był Niemcem, on Polakiem. I pragnienia mieli takie. Polak całe życie marzył, że mu w końcu się przydarzy. To, że ktoś go poćwiartuje, a następnie skonsumuje. A u Niemca wrzała głowa, żeby kogoś poćwiartować, potem zjeść go w miejscu skrytym, onanizując się przy tym. Pewnego dnia się spotkali i to zrealizowali. Historia pod każdym względem skończyła się happy endem. Oto nowy jest ta story czasów końca, czasów chorych, czasów, w których my żyjemy. Tworzymy je, bo tak chcemy. Będzie już jedynie gorzej i nic światu nie pomoże. Utonie we własnym brudzie. Powodem tego są ludzie. Uuu, brawo!